Tegoroczna zima na dobre jeszcze nie przyszła. Mrozu i śniegu, które jednak mogą pojawić się w każdej chwili, mieszkańcy Tarnobrzega nie muszą się obawiać. Miasto jest przygotowane na zimę. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta dotyczącego akcji zima 2015-2016 przedstawiono plan zimowego utrzymania Tarnobrzega oraz plany związane z pomocą socjalno-bytową. Omówiono również przygotowanie poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz infrastruktury miejskiej do okresu zimowego. Odśnieżaniem i utrzymaniem w tym roku podobnie do lat ubiegłych zajmuje się firma KBU. Na tą chwilę jesteśmy już w pełni przygotowani od początku listopada prowadzimy całodobowe dyżury. Mamy przygotowany sprzęt wyposażony w pługi i piaskarki. Mamy już na, naszej, na terenie naszej bazy, przy ulicy Dąbrówki 44, zgromadzone 300 ton soli, 200 ton piasku. Mamy podpisane umowy z dostawcami. Na wypadek, gdyby nam się te zapasy kończyły, prowadzimy już codziennie, jeżeli temperatura już zniża się do okolic zera bądź, bądź temperatur ujemnych, prowadzimy te mobilne patrole, gdzie tylko pojawia się jakieś, jakieś objawy śliskości, natychmiast reagujemy. Od początku listopada już dwie takie akcje przeprowadziliśmy na... Na wiadukcie była już, było już oblodzenie, także zareagowaliśmy błyskawicznie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie również deklaruje wystarczające zabezpieczenie socjalne mieszkańców Tarnobrzega. Przede wszystkim ośrodek podjął współpracę ze wszystkimi służbami ratunkowymi i porządkowymi w sprawie osób bezdomnych. Osoby bezdomne ponadto są y, y, za, y, jakby tutaj zabezpieczone poprzez to, że, że mamy noclegownię i tam kierujemy wszystkie osoby bezdomne i z naszego terenu i nie tylko z naszego terenu. Pracownicy socjalni już potem wykonują zgodnie ze swoimi obowiązkami służbowymi y, 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 wszelkie takie formalności dotyczące odpłatności z, y, za osoby bezdomne z innych terenów. Ponadto każdy potrzebujący może otrzymać gorący posiłek, zupę z chlebem w socjalnej Konar codziennie od 11 do 12.30. Też staramy się, żeby wszyscy potrzebujący o tym wiedzieli. O każdej osobie, która przebywa w zimie poza miejscem noclegowym jest powiadamiany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Także mamy stały kontrakt i wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie y, y, patrolujemy miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Podczas spotkania przedstawiciele wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Czarnobrzegu oraz służb ratunkowych zagwarantowali, że są dobrze przygotowani na nadejście zimy.